11 sierpnia Ostrowieckie Centrum Tradycji Hutnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim zamieniło się w stocznię, a to za sprawą kolejnej już edycji warsztatów modelarskich pod hasłem Hutniczy Konstruktor. Być może nie wszyscy wiedzą, że statek o nazwie Huta Ostrowiec po II wojnie światowej przemierzał wody Morza Śródziemnego i wybrzeża Afryki. To właśnie nad jego makietą pracowano. To jest bardzo ciekawe wydarzenie, ponieważ moje dzieci zawsze chodzą na warsztaty. Do tej pory to były artystyczne, a dzisiaj jest coś technicznego i bardzo chciałam, żeby spróbowały się też w takiej dziedzinie. Będziemy tworzyć statek, będą prace plastyczne. Dzieci były chętne, to przyszliśmy. Zobaczymy, co będzie. Żeby po prostu zobaczyć, jak to wszystko jest i wygląda. A wiecie, co dzisiaj będziecie przygotowywać? Statek, jakiś statek, model statku. Co? Który pływał po morzach i oceanach i reklamował nasze miasto. Byliśmy na poprzednich i było bardzo fajnie. Statki powstały, ale warsztaty będą kontynuowane, bo to nie tylko rozwijanie umiejętności manualnych, ale także przybliżenie historii i dziedzictwa lokalnego hutnictwa. Był to statek wojennej konstrukcji, budowany po to, żeby szybko ze Stanów Zjednoczonych można transportować wojsko, zaopatrzenie do Europy. I potem, ponieważ był w miarę jeszcze w dobrym stanie, w latach 60. przez pod polską banderę wykorzystywany był. Była tradycja, że jednostki pływające otrzymywały z takich czy innych względów określone nazwy, tam Mazowsze, nazwy miast, były serie hut, więc tu jest o tyle fajna sytuacja, że ktoś uznał, że rzeczywiście ta nasza huta jest godna do tego, żeby można być reprezentowana na oceanach i w świecie, prawda? Łączenie zabawy, pasji i edukacji z hutniczą tradycją i historią w tle to jedno z głównych założeń inicjatorów utworzenia w budynku dawnego ZDK-u nowoczesnego Centrum Tradycji Hutnictwa, w którym nie brakuje współczesnych nowinek technologicznych. Obiekt dostępny jest dla zwiedzających zarówno osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Warto przypomnieć, że posiadacze ostrej karty mają zniżkę na bilety. Ze zniżki mogą skorzystać również dawcy krwi. Doszliśmy do takiego wspólnego konsensusu, że będziemy promować to właśnie przez taką zniżkę dla tych osób, które oddadzą krew w tym okresie wakacyjnym. Jest to zniżka 50% na wejście do Centrum Tradycji Hutnictwa. Centrum Tradycji Hutnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim to miejsce często określane jako tożsamość miasta. Dlatego zarówno ostrowczanie, jak i goście przyjezdni powinni tam zajrzeć.